No na szczęście, pomimo tego, że zgłosiło się 11 osób do udzielenia pomocy medycznej, większość z tych osób nie miała poważniejszych obrażeń. Udzielono im pomocy medycznej i osoby te nie musiały być przewiezione do szpitala, więc trafiły do domu. Jedna osoba jest poważniej ranna, jest to nasz motorniczy, który prowadził tramwaj, w który drugi tramwaj uderzył. Dwa tramwaje, jeden linii 0P, jeden drugi linii 0L powinny się minąć tutaj na skrzyżowaniu na placu Orląt Lwowskich. No niemniej jednak tramwaj, który powinien był pojechać prosto w kierunku dworca głównego, nagle skręcił w ulicę Podwale w lewo i uderzył jadący z naprzeciwka tramwaj. Tak doszło do tego zdarzenia. Na ten moment nie potrafimy powiedzieć dokładnie, co było przyczyną. Oczywiście wszystkie służby, które pracowały tutaj na miejscu, zbierały też wszystkie informacje pozwalające nam wyjaśnić to zdarzenie, więc na te wyjaśnienia jeszcze chwilę musimy poczekać.